Panuje powszechne przekonanie, że tłuszcze węglowodany i cukry czynią nam najwięcej zła, jeśli chodzi o tycie. Natomiast pojawiają się pewne sygnały, że to nie jest tak do końca prawda. Niektórzy specjaliści do spraw żywienia wzbudzają kontrowersje swoją teorią, skąd tak naprawdę bierze się problem masowego tycia. Rzecz jasna można przytoczyć, że w ciągu ostatnich 30 lat ilość przypadków otyłych osób wzrosła ponad trzykrotnie, o czym wiele organizacji międzynarodowych mówi od dawna. O wynikach swoich badań powiadomił angielski Narodowy Instytut Chorób związanych z cukrzycą, trawieniem i nerkami. Z wyników można wyciągnąć następujące wnioski, że przez to, że żywność jest skrajnie już przetwarzana, że poszczególne składniki wpierw trzymane w izolacji, a następnie złączone, powodują, że kiedy docierają nam do żołądka, a następnie do jelit, to że jelita przez to właśnie, że stykają się z mocno przetworzoną żywnością, nie przekazują takich sygnałów do mózgu jak trzeba, żeby właściwie powiadomić, że oto ciało się najadło. Nie trzeba dalej konsumować. To proces przetworzenia żywności powoduje, że przejadamy się. Dla zapewnienia wiarygodności badań, te przeprowadzono w szpitalu, żeby na bieżąco monitorować, co pacjenci takiego jedzą. Jednym podawano żywność ultra przetworzoną, natomiast drugiej grupie nieprzetworzoną. Wyszło po 2 tygodniach, że osoby jedzące to, co przetworzone, przytyli ponad kilogram. Wiemy zatem teraz, że przetworzona żywność nie tyle uzależnia, ale i jadamy takiej żywności więcej. Autor sam nie ma najlepszej diety, ani jego dzieci, z tego co można się dowiedzieć, ale i ten nie przedstawia wyników swoich badań jako bezkompromisowej walki z otyłością, natomiast mówi wprost, nie chodzi tylko o tłuszcze czy cukry. Chodzi o to, czy i jak jest przetwarzana żywność. Musimy pamiętać, że to producenci poddają żywność pewnym określonym procesom, a całe mnóstwo tych procesów przyczynia się do otyłości na skalę globalną. Takie są wyniki badań. Co my już z tym zrobimy, to nasza sprawa. Mam nadzieję, że to danie na wynos Wam smakowało. Jak macie pomysł na kolejne, to dajcie znać w komentarzach. To były Fakty na wynos.